W wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego w Zielonej Górze tradycyjnie martwa cisza i atmosfera stresu. Ci kandydaci na kierowców będą jednak zdawać jeszcze na starych zasadach, bo teorie zaliczyli w 2014. Te osoby, które teraz na początku roku zdały teorię, to te pierwsze egzaminy się pojawią już tam po 20 stycznia. I ci kandydaci na kierowców testowani będą z tak zwanej ekojazdy. W czasie jazdy ruszając i rozpędzając samochód, należy wszystkie cztery biegi wykorzystać do prędkości 50 km na godzinę. Ekonomiczna jazda na razie jeszcze nie jest składową egzaminu na prawo jazdy. Chyba na korzyść kursantów. Często stres powoduje to, że oni po prostu sobie jakoś tam nie radzą, zapominają często o, o, o tej zmianie biegów, tak na wyższe. Ekonomiczna jazda ma pomóc nie tylko w wykorzystaniu potencjału współczesnych samochodów, ale również na dłuższą metę w oszczędzaniu. Zmiany biegów przy odpowiedniej prędkości silnika, tak, odpowiednie hamowanie, tak, no, myślę, że jest to potrzebne. Kolejny wymóg może sprawić, że zdawalność jeszcze spadnie. Teraz praktyczny egzamin na prawo jazdy zdaje niewiele ponad 40% kandydatów na kierowców.